No i co, mam tak siedzieć? No, a ty to na jedną ręką, no. Daj mi te kamery, idź do niej. O. Poczekaj, Nikola. Możesz się... Witamy, witamy. Gdzie my jesteśmy? No właśnie przyjechaliśmy, bo budujemy dom. Nie, żartuję. Tu jest budowla, remonty jakieś dookoła. A my idziemy na trzecią hałdę, bo tak można już nazwać. Trzecią hałdę i to jest między Herten a Recklinghausen. I to jest ta największa hałda, bo ma wysokość, najwyższy punkt ma 152 metry. Ćwiczymy przed urlopem, co Gabi? Trzeba. I tutaj zaparkowaliśmy sobie tutaj, tam tylko są cztery miejsca, akurat trafiło nam się. A jedziemy po smoku, można powiedzieć. Taki most smokowy, bo tam jest głowa przed nami. I to się tak ciągnie. To fajnie dla ścieżek rowerowych, ta ścieżka rowerowa jest. Ale dużo nie powiem, bo na razie jesteśmy pierwszy raz. Jest piękna, słoneczna, upał jak nic, nie. 20 stopni. Jest 7, tak czy 9 stopni, zimno jest. Wydaje się, że słoneczko świeci i cieplutko, ale jednak nie ma, tylko zimno. Oczywiście Bello z nami jest. No i będziemy znów się wspinać. No to jest ta głowa. Smoka. Żona mnie jakoś nie jeje. Jak w nocy. No. Były fajne atakie. Nie jest to na oświetlone. Szkoda. Nie, zimno. Zimno. No. A my jak zwykle lubimy po obiedzie wspinaczki, znów będziemy zdychać. Trzeba zrzucić nasze jedzenie. Jak zwykle zostanie w komentarzach było, że strasznie stękałem przed wejściem, ale tu jest o wiele lepiej. Ładniejsze, lepsze podejście, spokojniejsze. No. Chociaż można też chyba na skróty iść. No proszę bardzo, a zapraszam, będę no, nagrywał cię. Nie tu. No to możesz iść. Z daleka było widać pokazane. No ludzie wchodzą. Tak o, tędy możesz. Ale słona pogoda. W domu nie mamy i tak co robić, więc to. Na trawę trzeba kogoś. Na trawę. Ty już o trawie. Co ty, krowa jesteś? Na trawę powiedziałam, nie o trawę. Słuchaj uchem, a nie brzuchem. Ja słucham sercem. Dobra. No to idziemy. I tu właśnie z tej strony tak fajnie ten smok widać, tą głowę smoka. O, i to jest ten właśnie most. Jakby ten ogon. No to jest właśnie ten pomost taki widokowy, taras, można powiedzieć. A dzisiaj jest sobota. Nie niedziela, sobota. To elektrownia. Tu stara, stary szyb. Kopalniany. Jesteśmy na pomoście tym widokowym. I tak to się prezentuje. Piękne kominy, podziwiajcie. Nigdzie takich kominów nie widzicie. Tylko kominów, u nas. Znaczy aż ja, jeden ja jest to, nie? Ja się jednak przeprowadzę, nie wiem, albo do Szwajcarii, albo tam gdzie są ładne krajobrazy, nie? Krajobrazy, bo tu nawet nie ma gdzie zdjęć robić, bo ma tak. Tylko głowę smoka widać. No nie, to tam masz piękne zieleń. O, tam fajna koparka stoi. Żółta. A jaka ma być? Niebieska? A tam też jest taki plac, widzisz? Tam też ludzie. Mhm. No czy to jest dawny teren? Już tam na rolkach można. Kopalni i teraz tylko. No. Możliwe, że tam jest. Skatepark tak zwany. Możliwe. Niemożliwe, tylko tam. No i po prostu tak wykorzystują. Kopalnie pozamykali i teraz. Hałda to jest po prostu wysypisko kopalniane. No i stworzyli takie coś, żeby ludzie sobie mogli spędzać czas. A stoimy na takiej kracie. Więc znów powrót do babci i babcia znów by nie dała rady. Albo by się patrzyła tylko w górę. Belusia musimy trzymać na rękach, bo by mu łapy powpadały. Dobra, dalej. Zdobywamy dalej wzgórze. No i co, mam tak siedzieć? No, a ty to na jedną ręką, no. Daj mi te kamery, idź do niej. O. Poczekaj, Nikola. Może się na jedną ręką idzie. No, a my tędy wchodziliśmy.
a już to stromo było. Nikola już ma dosyć takiego cyrku. Musi wejść, lubi wchodzić normalnie. Gdzie... Nie, bo jej ciężko jest jedną ręką, bo ona aparat ma. Tak wygląda, jak się Nikola zdenerwuje. A ja z Nikolą pójdę sobie normalnie tędy. A dziewczyny już na skróty działają. No. No na pewno. Wtedy było 100 metrów, teraz jest 150 metrów. Więc trochę wyżej. No jesteśmy już prawie na samej górze, można powiedzieć. Tam jeszcze wyżej lekko można wejść na te łuki. To jest tak zwane obserwatorium. Zaraz tu podejdziemy, tylko sobie tu ludzie fotki robią. No i tak to wygląda stąd. Przy dobrej pogodzie widać wieżę w Düsseldorfie, 50 km stąd. Tylko ja właśnie się zastanawiam, gdzie jest Düsseldorf. Tam masz na pewno rozpisane, gdzie to jest. Ja zaraz... Gdzie jest piramida? Tam. Kurczę, gdzie? Bo ślepy jestem, pokaż. Tam. A tam jest piramida, no widzę. Kurczę, padło mi na oczy. Tam jest... Tam, gdzie te chmurki, to na dole. Jezu, nie chmurki, tam, gdzie jest ten stadion. Tam bardziej na lewo. A, jest, faktycznie, tam. To tam by chyba szukał tej twojej chmurki. Tam jest, nie wiem, o. Jest, widać. No to jest tam piramida. Tam jest właśnie stadion, Gelsenkirchen. Tam jest, Gabi, a, Nikola, tam jest Düsseldorf. Tam jest ta wieża. To są takie budynki w jednym punkcie? No. To jest Düsseldorf. Tata, a mama mówiła, że tam jest Düsseldorf. Tam, gdzie ta tata jest. Tam na ławeczkę? Nie, tam jest Dortmund. No, tam jest, Gabi, tam jest Dortmund, tam gdzie my byliśmy. Ja widziałam. Mhm. Tam jest Dortmund. Tak, ja wiem. Teraz z tej strony widzę, ale na dole jak byliśmy, to nie widziałam tego. No, bo tam jest Dortmund, tam jest Düsseldorf, bo tam jest wieża. Tam jest Bontrop, a Düsseldorf jest jakby w tamtą stronę. Teraz wszystko... Wszystko ma sens. No i tak to wygląda z tej perspektywy. Najładniejsze, że są te kominy. No i to jest najwyższa hałda. Bo poprzednio byliśmy, było 100 metrów, 102, a tam ma 152, to o 50 metrów jeszcze wyżej jest. Jest faktycznie różnica. Jest. Widoki są inne. Jeszcze idziemy głębiej, wyżej. No i tu jesteśmy na tym. To jest zegar słoneczny. Pokazuje, to jest ten słup. A za słupem... w ogóle tam jest północ, za nami jest wiadomo południe. Zobacz, i tu... Znak o zodiaku. Lew. To są zodiaku. I ta kula, te słońce jak pada, to wtedy pokazuje, jaki jest miesiąc. Jaki miesiąc zodiaku jest, no, na tej zasadzie mniej więcej. Jesień. No i czym dalej pada... No, a tam jest luty i styczeń, tak? Tam jest luty. A tu jest februar, o, tu jest februar. To jest november, januar. To jesteś tu, Wolaszka. No tutaj. A my... December. A sam koniec. Ja to z grudzień. No i tu pada najdłuższy cień. No, to wtedy słońce jest bardzo nisko. No, teraz też nie ma szału, nie jest wysoko. Nie, no ale jest... Ale co trzeba powiedzieć? Jest zimno. Jest, Nikola, nie ubierasz kurtki? No. I ona zdjęła przed chwilą. No to jest gorące. Dobra, idziemy. Idziemy tam jeszcze, pod te rury, jak to nazwać. No nie? Kiedyś też... Dron latał, to widzę, no? Że może polatać. Chodzić. Wejść na to. No i tak to się prezentuje, ten placyk. Fajny placyk.
idziemy. Dlaczego Waneska chciałaby sobie zjeść, bo mówi, że dobra. Głodna jest. Robimy przerwę. O Jezu, jak lekko. Jedźcie dużo. Żeby było pusto. To jest, wieje. Nikola się już zapina. Pomuszę. Bo... Nie, naprawdę zimne powietrze jest takie arktyczne. Gabi się już zapięła też. Ja się też zapiąłem. Chciałaby się coś ciepłego, albo herbatka, albo kapucyna jakieś. Dziewczyny tam zeszły, Amelia z Waneską. Ale powiemy wam, że to jest ostatnia jest taka hałda. No, ale czy tutaj chyba nie masz? Nie ma. To jest ostatnia hałda, ona jest największa. Naprawdę największa w porównaniu z tymi dwoma poprzednimi. Aż tam się ciągnie to wszystko. Najmniejsza była pierwsza. Piramida. Bo to była ta hałda na ta piramida i nie było więcej. A później ten tak zwany domek, szkielet domku, tak? Tak mogę obrazowo tak wam tłumaczyć. No też był już większy. No ale to jest już potężne. Tu też latawce puszczają. Ale tu nie. Mnie to wystarczyło, jak chodziłam po domu, tak. Ta młodzież dzisiejsza jest po prostu. No chciała. Wiecznie im gorąco. Musimy zrobić aktualizację jakąś, bo coś, jakiś wirus się dorwał do głowy. Co? Musimy aktualizację ci zrobić. Nie mam żadnej aktualizacji. Masz jakąś agresywną wersję. A dziewczyny już tam doszły. Oczywiście wandalizmy się kłaniają. Tak. Kurczę, ty, ja to gdzieś widziałem. Bo to jest to. No, jesteśmy 150 metrów wyżej. Zimno, nie? Jakie zajebiste zdjęcie. A Nikola ma aparacik i teraz strzela fotki. Gdzie możemy podziwiać twoje zdjęcia? Na Instagramie twoim? Nigdzie. Nigdzie? No powiedz gdzie, na Instagramie, nie? A ja jeszcze nie umiem wstawiać i tak dalej. No Nikola jeszcze musi potrenować. Mało, że robi zdjęcia, a też się uczy tym aparatem robić. Bo to jest też nauka trochę. Wiesz, nie, nasze zdjęcia to można robić. No ale to potem obrabiam te zdjęcia na Lightroom. Czyli stamtąd to... Nie wiem, jak to mam wtedy wstawić. Ale to zapisujesz później. No, zapisujesz i później musisz tylko pamiętać, że na jakim folderze zapisujesz i później wchodzisz nie, na Instagrama. Nie, zapisuję od razu na Lightroomie. A, na Lightroomie. No, a tutaj nie wiem czemu jest to ogrodzone. Żeby tam się ludzie nie słuchali. A, bo to jest większe skupisko choroby jakiejś na pewno. Nie chcę mówić jakiej, domyślacie się jakiej. I tu jest takie epicentrum. A tu jest to jest ten, oświetlone. No może być oświetlone, no jest oświetlone. Ale czemu to jest zagrodzone, to nie mam pojęcia. No ale w tych czasach, gdzie tu jest logika? No, nie wieje. O, Gabi chwilowo okulary miało. I tu są schody, wam powiem, tylko muszę zlokalizować z której strony. Fajnie, trafiamy w tą pogodę. A coś o mnie gadają. Te schody właśnie. Aż odtąd, aż do tamtąd. I tam na końcu też jest taras. Podobny co z tamtej strony był. No to. Był fajny taras, jakby tutaj był. Dobra, idziemy teraz w tamtą stronę. No nie będziemy tu schodzić, bo nam się nie będzie chciało wchodzić. Będziemy musieli naokoło iść później. Oczywiście jest polana i pies musi poszaleć. O. To jest. Jak taka sarenka, nie? Ale mu brakuje takiego biegania. No, uciekaj. Tak, idziemy już. Uważaj, tam woda jest, Vanessa. Uważaj, chodź tutaj lepiej.
Bella! Od razu chodź! Bella! On przy mnie! Pogoń go! Pogoń go! There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. Big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in to what we want. And I always pick you up. Idziemy, bo latałem teraz dronem i tak ręce zmarzły, zdrętwiały już prawie. Mam dwie baterie, bo mam taki pakiet combo z parka. Mam dwie baterie, ale nawet jednej nie wylatałem, bo nie dało rady, za zimno. Trzymać w ręku ten panel sterowania. Więc idziemy już, kierujemy się do domu, bo już wszyscy zmarzli. A kawałek mamy. Idziemy właśnie aż tam, gdzie jest ten słoneczny zegar. No i tyle. Ale przyjdziemy do domku i z chęcią będziemy kawkę, nie kawki, nie, cappuccino Gabi będzie sobie piła. No, ostatnio wypróbowaliśmy cappuccino stracciatella. Bardzo pyszne. Polecasz. Tak, nie jest taka słodka. Bardzo dobra jest. To nie pije. No nie, może jak słodkie to nie. O, Nikola, uważaj, rower jedzie. No, a ja sobie wypiję herbatę, bo jestem herbaciany man. No w sumie, herbaciany pan. A Nikola też, a Nikola jest wyjątkiem, bo herbaty nie pije. Ja nie lubię herbaty. No nie wiem. A cappuccino też pije. Nie? A cappuccino też pije. Że mu się chce chodzić po tych kamieniach. Nie lepiej mu po tych, po tym, tym kostce chodzić. Ale jest ładnie, ale zimno. A jutro, nie wiem, ma być chyba trochę brzydsza pogoda, podobno. Więc tak ta okolica nasza wygląda. No prawie nasza, bo mamy pół godziny jazdy tutaj, od domu. No to co? Na nóżki już, nie? Już powoli. Się nie powtarzam, ale powoli idziemy. Waneska, Wanesce się leniwiec włączył. I zawinęła się wokoło mamy. No, ostatnio taki przeglaniec mały się z niej zrobił. Do wszystkich się tuli, nie? No. Ciekawe co ten gościu. Jak macie jakieś pomysły, co ten gościu może robić z anteną w słuchawkach? To piszcie komentarze. O, mi się ciężko. Bo ciekawy jestem. Co on tutaj kombinuje? No, idziemy tu na dół. No dodaj mam rączkę. Tu, Nikola, tędy idziemy.
everything can break. It's a risk you take. I went out on a limb, but I fell down. It was my mistake. Thought that you would wait. You should know that it hurt me to leave town. I heard you found a new friend who's an old good friend of mine. My heart, it beats like a drum. Let it drum just to numb my mind. It should have been me. Nam się nie chce iść naokoło, idziemy na skrót. Nikola jest aż tam. Nie chce nam się iść, no nie? Każdy już zmarznięty, szybciej do samochodu. Jak nie, się nie przewróca, naprawdę stromo jest. Tutaj też takie w miarę łagodnie. Ale tamte parę wzniesień było takich, że prawdę mówiąc, to prawie na pupie się schodzi. No ile... No co, no tędy trzeba. Dam radę. Powolutku, pomalutku. Jak się sturlamy, tam są kamienie. Jak coś, patrzcie na Amelię, może będzie spadać. One chyba nie zejdą. Nie widać. Ale muszą tu zejść, bo inaczej nie ma. Nie, naokoło noszą. Nie wiem, nie widać ich. No idziemy dalej. Jesteśmy już na miejscu. Zmarzliśmy, wszyscy się pochowali, bo brzydko wyglądają. I Nikola już coś tam podjada. No i kończymy. Jak coś, to zostawcie subika. Komentarz jakiś fajny. Pozdrawiamy. Let it